Cześć, moi drodzy, witam ponownie w grze Endless Space. Gramy dalej. Ostatnio tutaj nasi przeciwnicy Sztedyni wyciągnęli swoją ostatnią desperacką flotę o sile 11 tysięcy, żeby przeciwstawić się naszym siłom inwazyjnym. Niestety, 4 Voyagery, czyli tu było więcej, bo było ich tutaj 9 bądź 10 Voyagerów, pokonało o sile 5 tysięcy, jedynie pokonało flotę o sile 11 tysięcy. Więc to była już desperacka próba pokonania nas. Niestety dla nich daremna. Ukoczcie się przed wielkimi kamieniami. A może okażemy wam łaskę. A tymczasem przesuwamy nasze floty dalej. Flotę jakąś do obrony. A nie możecie się wycofać. Impuls. Tutaj możemy to przegrać, nie mogę stać. Te bimbrowce źle pomyślałem. Straciliśmy. A to oni teraz poczuli mój gniew. Za ten nikczemny czyn. Bo nasz bimber jest święty i nie wolno go ruszać. Desperacko bronią tej jednej małej skały. Co było fajne. Nie, taka flota. Srój. Wszystkie statki w jedno miejsce. Czy ja mogę zaoferować ten? Pogadajmy z nimi. Przypomnę, oni oczywiście nie wchodzi w rachubę. Co walki? Nie są w ogóle gadać. A wy też nie chcecie gadać. No dobra, to nie będziemy gadać, po prostu was rozjedziemy jak muchy, którym jesteście. A damy system, żeby się ulepszał. Musimy go dostosować do jakby naszych tutaj potrzeb. A za jedną turę przyjmiemy ten system. Trzy tury to jest 999 tur. O Boże. No, wyciągnijmy nasze bimberki. I przeżyćmy tutaj, niech to troszeczkę szybciej trwa. 8 tur, może być. Jak to wygląda na froncie wschodnim? Na froncie wschodnim ładnie przyjmujemy 5 tur do przyjęcia stolicy. Ja naprawdę okupimy większość ich światów. Kałas jest już nasz. I naprawdę to jest już teraz dosyć upierdliwe. Szkoda, że nie można dać, nie wiem, auto ulepszenie systemu, już wiecie, wszystko idzie. Bo jednak zarządzanie tak jakimś wielkim i rozległym państwem jest trochę uciążliwe. No, niech to się produkują. Statki wszędzie się produkują, wszystko się rozwija dosyć ładnie. Nie widzę nigdzie, żeby coś było puste. Tutaj mamy naukę. Znaczy niszczyć tego nie będziemy, bo to nie ma sensu niszczyć planet. Wyglądamy, jeżeli chodzi o technologię. No, prawie mam wszystko. Nie, prawie jesteśmy Supreme de la Maison. Nie znam francuskiego, jakby co. A najlepszy kasztan był zawsze na placu Picard. Pięknie, system jest nasz. Co to siedzi? Ale możemy ich się pozbyć.
jeden mi Voyager padł. Mamy plus 6% do szlaków handlowych. Wow. I to są fajne, przynajmniej nie muszę się martwić o te. A wszystkie ulepszenia widzę tak, jak trzeba kurę zrobić. Nie wiem, czy komputer faktycznie nie ulepsza tych systemów, czy co. No to dziwnie. Nie wiem, mało zdrowia, ale możecie w takim razie przejść tutaj i zacząć oblegać ten system. O! O, coś odkryłem. Platformy Y. Ja coś źle kliknąłem. Ta, nie to kliknąłem, co miałem. A trudno. Dwa snajpery mogą polecieć tutaj. Chcemy także oblegać ten system. Mam w ogóle 13 statków, tu mamy same Voyagery. Co od razu je wyciągniemy. Nie ma sensu, żeby czekały w hangarze na... na nie wiem na co. Wow. No ale tutaj już to zaczyna naprawdę ładnie wyglądać. To jest wszystko oblegane już. A wtedy ten numer z żarłokami to był po prostu genialny. Regulus, tutaj nic się nie dzieje. Teraz nawet jeszcze trochę to nawet na naukę będzie bez sensu przeznaczać naszą całą naszą część naszej produkcji. Pewnie będziemy wszystko mieli. Zostaje nam tak naprawdę tutaj tworzenie w każdym systemie tylko statków bojowych. I eliminacja przeciwników. Gwiazda laboratoriów, osiągnięcie. Co macie? Ja muszę się was pozbyć, tu denerwować. Ciekawe, że nasze się tak troszeczkę naprawiły, w sumie mogły im dać naprawę. Nawet tutaj. A, zatem to jest zabawne. Jedna z 6 tur, 21 tur. Są Voyagery tworzone. Tutaj mamy coś, mamy też Voyagery. A nawet wiecie co, nie wiem czy ja mam utworzone nawet te najpotężniejsze statki. W sumie. Czterdzieści tur, serio? Dobra, bierzemy już ostatnie technologie, bo to nie ma sensu czekać. Słuchajcie, będzie to. Ponadgalaktyczna społeczność. To są nasze Voyagerki, tu w ogóle mamy też 15. Same też Voyagery. Chciałem tylko je w oczy Voyagery. W sumie zresztą chyba tak. W sumie dobra, rozwalcie go. To zwiadowca jest. Wow, idealnie wyliczone. To się dopiero nazywa siła bojowa.
Usuniemy X i ta, i tutaj bimbrowcy 4. Czy ja bym ich potrzebuje ile? 46. 10 raz, 2, 3, 5 i 6. Będą dwie pełne floty bimbrowców. A to też jest niestety jest potęga, z którą trzeba się kurde liczyć. O Boże. Napuśćmy turę. Foris. Nic się nie dzieje, to już przyjmujemy rad. Nie, szczerze mówiąc, no ja na ich miejscu bym się już w ogóle poddał. Nie jestem tyranem. Słynie ognia. Nusakan. 3, 4, 5, 6. 6 systemów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Nope. Nie, 13 systemów macie. Nie ma. Dwie tury do przyjęcia ich. Ich stolicy. Dwie tury, 4, 3 tury, 16. To jest sporo. Przecież tą flotę tutaj. I 8 tur. Powiem z tymi trzeba będzie wypowiedzieć wojnę. Na razie nam tu jakoś ładnie idzie. Okej. Wy możecie lecieć tutaj. Wy pozwólcie się typu heł. Coś jeszcze? Tu mam naszą bimbrowską flotę. Pełna. Idzie tutaj. Dołączy się do głównych oddziałów. Wy też, już także dołączyć do głównych oddziałów. Zresztą to samo. Teraz zbieramy potężny garnizon w Ita. Ała, dobra, przerzucimy wszystkich do Orm. To jeszcze trochę. Pięć, osiem, czyli tutaj muszę dwóch się pozbyć. Druga pełna flota bimbrowa. No i to też jest potężna siła. To będzie autentycznie zabawne. Przyjmiemy cały kosmos. No, wy się tam już na spokojnie możecie poulepszać. I kolejna tura. Szczerze liczę, że jeżeli przyjmiemy ich stolicę, to poddadzą się już całkowicie. W sumie z logicznego punktu widzenia to było tak, no, logiczne. Ponieważ tak naprawdę nie mają szans już ze mną. Nie, w kwestii mi potem nie spodziewają.
do materia. No dobra, niech wam będzie. Już ładnie prosicie. Tyle bimbrowców. Puścimy ich tutaj. Flota Voyagerów. No aż tu. To też kurze. Są takie ilość tych statków. To jest aż trochę chore. Także Voyagery, szczerze powiem wam, że nie panuje nad tym, co się dzieje w Królestwie. Czy w Imperium, to raczej trzeba nazywać nie Królestwo. Królestwo to było jakieś 100 tur temu. Na maz. Co dalej? Tutaj Amosa. Amosa. Kiosa. Zautomatyzowane bogactwo? No, trafiłem. Ale to gratnie. Teraz wy chcecie mi dać antymaterię za... Aha, to jest umowa zerwana. A, dobra. Jedna tura, 14, jedna tura, dwie tury. Dobra. Wy możecie przelecieć tutaj. I mam, moi drodzy, ich stolicę. Bardzo uboga. To już, jeszcze pieniądze na trańskie i co wy, kurde. Jałowa jest prędzej tutaj na naukę nastawiona. Nauka, możemy wydobywać. Tu produkcja. To jest jaka? To jest tundra. I tundra jest dobra także na produkcję. I tutaj macie dobrze. Już nie chcę mi się nawet patrzeć, co oni tu mają. Tu wydam pieniądze, bo to pieniądze rządzą światem. Oceaniczna, to tutaj też bardziej jedzenie niż cokolwiek innego. Bimbrowcy. Moi bimbrowcy. Wylecie tutaj. No patrzcie, dolecieli. Ile mają daleki skok? No cóż, teraz tak naprawdę jest tylko, wiecie, czekanie i patrzenie, jak przeciwnik dozna agonii. Ewentualnie właśnie naklikiwanie się jak pajac, żeby ulepszać, żeby systemy po prostu same się ulepszały. Właśnie, trzy tury. Mam 4 bimbrowce, możemy je tutaj puścić w ten system. Co tu jest? To jest Flota Voyagerów, więc zbierajcie się w orb. To jest taka nasza główna ten flota uderzeniowa, żeby tutaj na nich uderzyć, albo będzie to uderzeniowa bo zna ich stolicę. Która jest gdzie? Tutaj. O, bardzo niebezpieczne przejście. Zaraz w stolicę. Ale się zdziwił, naprawdę. Coś jeszcze tutaj jest puste. Nope. Już nawet mi się jeszcze nie chce nadzorować tych nowych systemów. To jest po prostu za dużo.
nie, może to był jakiś lepszy panel czy coś, czy po prostu, wiecie, jakiś ten ulepszaj system, coś w tym stylu z automatu. System w ogóle tego 20... Nie. Nie, że stój, co? A teraz ma tylko 17 poziom. Ale w ogóle śmiech na serio, że kurde stolicy miała tak niski level. Gdzie inne mają 20, nawet 30, kurde. Tylko masz 36 Mokemini. Natomiast widzę tylko jedną rzecz, że trzeba będzie uporać się z tymi ich flotami, które tutaj są w okolicy. Bo one mogą nam troszeczkę brudzić, chociaż to są 1300. O, są takie mizerne floty. To jeszcze nie mają tych sił oblężniczych. I kolejny system przyjęty. Ciekawe jak wam tu idzie. Wrócimy tych i polecimy tutaj, zobaczymy. Wy oblegacie, ale wy nie macie siły oblężniczej. Dobra, wycofujemy się tutaj do naszego systemu. Chcemy prowadzić obronę. Także obronę musimy pilnować tych systemów pogranicznych. Świetnie. To zostało przyjęte. Jedna tura, 7 tur. Patrzcie tutaj. Nie, może uda nam się to przyspieszyć. Tak, zbiliśmy do 5 tur. To jest jeszcze system do przyjęcia w sumie. Zawsze możesz polecieć i spróbować go przyjąć. Bo oni tu lecą, a ja będę szybszy. No, czyli ci już prawie przez ten instynkt zostają im raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć systemów tylko. Niestety nic. Tym zostały średni raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Troszeczkę lepiej się trzymają, ale to jest i tak tyle co nic. Cóż, mamy teraz, ale w tym miejscu spoglądamy na nasze potężne królestwo. Podziękuję wam za uwagę, trzymajcie to za w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!